Stworzonko? Witaj, księżniczko. O kurde, ty gadasz? Tak, ponieważ kiedyś zła czarownica rzuciła na mnie klątwę. Jak mnie pocałujesz, to zmienię się na powrót w przystojnego księcia z bajki. Wrócimy razem do królestwa, gdzie poddani będą klękać i wiwatować na naszą cześć. Zasiądziesz obok mnie na tronie i będziesz ze mną rządzić 7 górami i 7 lasami. Chyba wolę mieć jednak gadającą żabę. Ja to ci powiem, że świetnie mi się wiedzie. Odnalazłem w sobie potencjał. Wykorzystałem okazję, umiejętności i założyłem działalność gospodarczą. O, a czym się zajmujesz? Okazało się, że mam dostęp do niewyczerpalnego źródła drewna i zacząłem produkować drewniane wibratory. I wiesz co? Mam nosa do tego interesu. Jak ci minął dzień? Dobrze. Coś ciekawego robiłaś? Nic. A interesuje cię, co ja dziś robiłem? Nie bardzo. Wiesz co? Tak patrzę na nasz związek z perspektywy czasu, wspominam, jak to się poznaliśmy i dochodzę do wniosku, że jednak budowanie związku na podstawie numeru buta nie rokuje dobrze. Ratunku! Jestem uwięziona w tej wieży. Czy uratuje mi jakiś piękny książę? Już pędzę, królewno. Za chwilę cię uwolnię. Zmieniłam zdanie. Odejdź. Gdzie mój koń? Kurwa, co za pojebany gród. Pan ostatni w kolejce poprzydział mieszkania do spółdzielni? Tak. No i jak to wygląda? No widzi pan, dorobili się deweloperzy pieprzeni. Nastawiali domków za pieniądze nie wiadomo skąd i kasy na tym zdzierają. No tak to jest. Z pierwszej ręki wiem, że te domy to jednak solidne. Tak? A skąd? A bo kiedyś, powiedzmy, że pracowałem przy rozbiórce. No to tych ceglanych to za cholery nie można było ruszyć. No widzi pan. Następny. O, stary znajomy pan Wilk, zapraszam pana. Ale teraz miała być moja kolej. Milcz, krasnalu, bo zaraz w ogóle nic nie dostaniesz. No witaj, panie Wilku. Co? Jednak zaimponowała panu solidność mojego domku? No tak. Już nie chcę mieszkać w jaskini. Dobrze, dobrze. To po starej znajomości dostanie pan ten, którego pan nie zdmuchnął. Mój pierwszy. Ty wyobraź sobie, że ja mieszkam w wielkim zamku z wielką napaloną bestią. Proszę cię, ja żyję z 7 napalonymi krasnoludkami. Wody...